Cześć, witajcie. Krótkie podsumowanie niedzielnej Ewangelii. Słuchajcie, ksiądz Jan Hus kiedyś powiedział takie cudowne słowa. Posłuchajcie. Będąc wciąż człowiekiem śmiertelnym, nie mogę w pełni pojąć Bożej prawdy, ale będę dążył do jej zrozumienia przez całe moje życie. Słuchajcie, to jest piękny cytat, który pokazuje, że Jan Hus wcale nie uważał siebie za nieomylnego, za człowieka, który pozjadał wszystkie rozumy, ale pokazuje, że tak naprawdę całe nasze życie to jest droga. I w ostatniej Ewangelii usłyszeliśmy o tym, że Jezus wysyła swoich uczniów w drogę, żeby głosili dobrą nowinę i mają niczego nie zabierać ze sobą. Dlaczego? Dlatego, że mają po prostu ufać w Bożą opatrzność. I to jest dobra lekcja dla nas, dla ciebie i dla mnie. Jest Boża opatrzność. Jest Bóg, który się troszczy o ciebie. Jest Bóg, który cię kocha. Zaufaj Mu. I z naszej perspektywy bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że nasza wiedza nie jest doskonała. Że dopiero przyjdzie moment, kiedy będziemy mieli doskonałą wiedzę. Ale wtedy już wiara, nadzieja znikną i zostanie sama miłość, jak pisze święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Więc tak naprawdę ta Ewangelia z ostatniej niedzieli może być podsumowana w dwóch punktach. Po pierwsze, ufaj Bogu. Nie ufaj rzeczom zewnętrznym. Ufaj Bogu, który jest przy tobie, który cię kocha, który się o ciebie troszczy. Po drugie, nie zawsze będzie ci wychodzić. Jezus mówi o tym, że jeśli nie przyjmą was w jakimś mieście, to wychodząc strząśnijcie proch z waszych sandałów i idźcie dalej. Jezus nie wzywa do przemocy, nie wzywa do agresji słownej czy fizycznej. On po prostu mówi, nie zgadzają się, to wyjdźcie stamtąd. I to jest dobra lekcja dla nas. Nie skupiajmy się na osobach, które się z nami nie zgadzają. Nie skupiajmy się na tych, którzy są przeciwko nam. Nawet nie skupiajmy się na tych, którzy są przeciwko Jezusowi. Skupiajmy się na tym, co jest dobre. Skupiajmy się na tym, co jest pozytywne. Więc zostawmy wszystkie nasze bagaże, trudności, wszystkie te rzeczy, które dźwigamy, zostawmy je, a zamiast tego weźmy na siebie miłość, współczucie, uprzejmość, dobroć. I pamiętajmy, że całe nasze życie to jest droga. I całe życie będziemy się uczyć. I najważniejsze to jest to, żeby Jezusa naśladować. Ważne jest to, żeby Jezusa uwielbiać, ale najważniejsze dla Jezusa jest to, żebyśmy przypominali Jego miłość, Jego dobroć, to jaki On był, kiedy powiedział do swoich uczniów i kiedy mówił i mówi do ciebie i do mnie. Pójdź za mną. Święty Jan Chryzostom w IV wieku tak napisał. Jezus pogardzany i obrażany przez swoich wrogów jeszcze bardziej stara się czynić dobro. Przemierza miasta, wioski, synagogi, ucząc nas, jak odpowiadać na oszczerstwa. Nie innymi oszczerstwami, ale dobrymi uczynkami.